miał nazwę Groń Jana Pawła II. Diecezjalne czuwanie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych odbyło się 5 maja w kościele pod wezwaniem świętego Floriana w Żywcu Zabłociu. Prośba o powołania kapłańskie jest główną intencją tegorocznych nabożeństw majowych w kościołach diecezji bielsko-żywieckiej. Na każdej majówce przybliżane są postaci wybranych kapłanów, świętych, błogosławionych i sług bożych. Ksiądz Kamil Kaczor, przedstawiciel powstałego zespołu do spraw duszpasterstwa powołań w diecezji bielsko-żywieckiej, podkreśla, że od października 2010 roku, kiedy powstało duszpasterstwo, na comiesięcznych zjazdach i spotkaniach przewinęło się już 49 osób. Duszpasterstwo pomaga młodym ludziom w rozeznaniu swego powołania oraz tym, którzy już podjęli decyzję o wstąpieniu do seminarium. Ma to być duszpasterstwo i zespół, który ma pomagać w rozeznaniu powołania. Nie doprowadzać kogoś do seminarium pod drzwi i na siłę motywować do tego, żeby ktoś został w przyszłości kapłanem, tylko pomóc, towarzyszyć na tej drodze rozeznania powołania. I myślę, że pod tym względem duszpasterstwo spełnia swoją rolę. Na sobotnim czuwaniu, będącym centralnym wydarzeniem w ramach Tygodnia Modlitw o Powołania Kapłańskie na Podbeskidziu, udział wzięli księża diecezjalni oraz przedstawiciele różnych wspólnot zakonnych. Odczytano list do uczestników czuwania od biskupa Tadeusza Rakoczego. Świadectwa złożyli jeden z diakonów oraz siostra zakonna, a dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii, ksiądz dr Marek Studencki, wygłosił specjalną konferencję. Powołane przez ordynariusza bielsko-żywieckiego 23 października 2010 roku duszpasterstwo organizuje comiesięczne spotkania, które odbywają się w budynku krakowskiego seminarium. 7 osób, które związało się z duszpasterstwem, zostało już przyjętych na pierwszy rok seminaryjny. Byli jednak i tacy, którzy doszli do wniosku, że kapłaństwo nie jest ich powołaniem. Na specjalnej stronie duszpasterstwa www.powołania.bielsko.pl można znaleźć szczegóły na temat poszczególnych spotkań, a także anonimowo zadać pytania. Wśród osób kontaktujących się za pomocą komunikatora internetowego portalu jest także wiele osób spoza diecezji. W skład zespołu do spraw powołań wchodzą ksiądz dr Andrzej Mojżeszko, były wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ksiądz Grzegorz Gruszecki, ojciec duchowny w seminarium, ksiądz Sławomir Kołata, obecny wicerektor Wyższego Seminarium w Krakowie, Marek Studencki, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej oraz ksiądz Kamil Kaczor, wikariusz parafii w Żywcu w Zabłociu.